Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No cześć, dzień dobry, wioski serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, czyścimy mapę, idzie nam to już coraz lepiej i powoli dobiegamy jakby do końca tego zwiedzania, bo nie zostało nam tu już naprawdę dużo rzeczy. Zostały zachód farmy, do której właśnie zmierzamy, plaża przy farmie, gdzie mogliśmy zebrać sobie ryby, ta oto chatka i jakiś mały zachodni lasek przy mieście głównym, więc... Jesteśmy już na dobrej drodze do tego, żeby zacząć w końcu wchodzić do Archolos i zrobić coś sensownego. Ty jesteś Bevinem, no myślałem, że jesteś czymś złym. Przy okazji. W dzisiejszym odcinku na pewno ruszymy już troszeczkę... O, pasieki, pszczelarze, moi drodzy. Ale fajnie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w końcu wytępić te szczury. Czym się zajmujesz? Jestem jednym z tutejszych pszczelarzy. Nazywają mnie Ergo. Jak się możesz domyślać, moje obowiązki obejmują wszystko, co związane z wytwarzaniem miodu. Jakie miody tutaj wytwarzacie? W tym problem, chłopcze, w tym problem. Większość miodu, który tu produkujemy, powstaje zupełnie przypadkowo. Bevin ma swój przepis na specjalny miód, ale nie chce nam go zdradzić, a większość pszczół zwyczajnie zbiera nektar ze wszystkiego, co znajdzie w okolicy. Podejrzewam, że skoro o to pytasz, to pewnie w miodzie gustujesz. Mam więc dla ciebie propozycję. Jeśli się zgodzisz, to będę mógł dostarczyć ci go tyle, ile tylko zechcesz. Co ty na to? No dobra. Wchodzę w to. Miodu nigdy za wiele. Wyśmienicie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Tak jak wspominałem, nasze pszczoły latają swobodnie i zbierają nektar ze wszystkich okolicznych roślin. Dlatego nasz miód jest smaczny, ale moim zdaniem mało wyrazisty. Mój plan polega na zasadzeniu roślin jednego typu na małym poletku i postawienie tam osobnego ula. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy miód o wyjątkowym i charakterystycznym smaku zbliżonym do tych roślin. Jakie rośliny chcesz zasadzić? Chciałem zacząć od czegoś prostego, czegoś, co nie ma żadnych negatywnych właściwości. Kto wie, jak mogłyby zareagować pszczoły, gdybyśmy podali im rośliny o działaniu odurzającym albo magicznym. Sądzę, że na początek najlepszy będzie niebieski bez. Nowy ul jest gotowy do postawienia, ale brakuje mi nasion tej rośliny. Jeżeli uda ci się je zdobyć, zaczniemy natychmiast. Same rośliny mam. Pytanie, czy ty chcesz nasiona, czy rośliny? Ile nasion potrzebujesz? Myślę, że 10 wystarczy. Wróć do mnie, gdy tylko będziesz je miał przy sobie. Nasiona on chce, słuchajcie. Moment. Miodowe lata. Nawiązanie do serialu. Ma pomysł na przełomie miał zdobyć 10 nasion niebieskiego bzu, by nadało mu wyjątkowy smak. Może jakiś zielarz albo alchemik będzie mógł mi je sprzedać. Czyli jednak nasiona. W sumie alchemika znam jednego. Czego tu szukasz? Odejdź! Mądra decyzja. Jej, jak się denerwują. Bevin? Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz na siłacza, ale kto wie, może uda ci się coś wymyślić. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetny z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemie i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co ty na to? My już chyba tego niedźwiedzia zabiliśmy. Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu.
To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić. Ja już dość dokładnie to wszystko... No właśnie, sprawdziłem, więc myślę, że mi niedźwiedź jest martwy. Twój niedźwiedź jest już martwy. Niemożliwe. Dałeś mu radę? Myślałem raczej o przegonieniu go, a ty od tak go zabiłeś? Nie próbujesz mnie czasem oszukać, chłopcze? Niesamowite. Najprawdziwsza skóra niedźwiedzia. Spisałeś się, chłopcze. Oto twoja nagroda. Okej, okay, dobra. Słoik pysznego miodu Bevilla. Otrzymałeś 5 przedmiotów miód. Ale słoik pysznego miodu może coś daje. Zobaczcie. Miód posiada niesamowity aromat i głęboki, złocisty kolor. Premia do siły i premia do maksymalnych punktów trafień 5 i 1. Od razu go konsumujemy. Super. No, pychotka. Ja sam lubię miód, ale musiałbym go raczej z czymś pomieszać. Bardziej preferuję właśnie miody pitne, które uważam za swój ulubiony napitek. Natomiast, no, tak jak myślałem, ta, słuchajcie, eksploracja bardzo mocno się pna, później wychodzi nam na plus. Ale będzie trzeba pamiętać o tym, o tych nasionkach dla tych pszczelarzy. I mamy kolejny poziom przy okazji. Dostajemy, słuchajcie, 10 punktów do zręczności. Będzie można rozdać niedługo. Przez co zaczniemy używać lepszego łuku. Coś jest może ciekawego, czy nie mam po co iść? A, coś tam jednak jest. Ognisty sierp, mieszek przy okazji. Amulet. Przepraszam, nie doczytałem dokładnie, co to było za amulet. Aha. Amulet ochrony przed ogniem. O! Razem z pasem ognistego biegacza. Może być ciekawy. W razie tutaj mamy wszystko. Idziemy mini. A, czy idziemy skrótem? Nie. A, bo ten niedźwiadek był tam. Pamiętam, przy tym smoczym zębaczu. Kojarzycie już teraz? No, to tam był właśnie. Chociaż czekajcie, ja, on tutaj mnie może chyba nauczyć zręczności. Od razu byśmy sobie 5 punktów rozdali. No i nie sprawdzimy jeszcze, co tam na górze jest. Ależ to jest miejsce do eksplorowania. Ej, ty. Jak lepiej? Nie, ty chciałeś mnie uczyć? Kurczę, blady, przepraszam was najmocniej. O Boże, to ten gość na farmie. O Jezus, ale idiota jestem. Sorry bardzo. To ten Will. William, Willim, Willy? Coś takiego? Kojarzy mi się jego imię z imieniem głównego bohatera Willow. Takiego filmu fantazy. Coś w rodzaju pomieszania Władcy Pierścieni z Conanem Barbarzyńcą. Swoją drogą bardzo sympatyczny film. Natomiast mocno gdzieś zapomniany i niedoceniony. Uchodzi za taką małą perełkę filmu właśnie fantazy tej starej epoki, właśnie jeszcze Conana Barbarzyńcy z Arnoldem Schwarzeneggerem. W moim odczuciu też sam gothic jakby jako produkcja też ma sporo wspólnego ze spuścizną. Bardziej nie Władcy Pierścieni, właśnie bardziej nie może Koła Czasu Jordana, tylko z... Ja tutaj bardziej wyczuwam nutkę właśnie Conana Barbarzyńcy. Ja tam słyszałem znowu. Opatrzcie.
Nie, czy ja was nie zabiłem już poprzednio? Nie, no zabiłem was poprzednio. Zrespiły się. Słuchajcie. Bo my tutaj przecież łowiliśmy ryby. No. Dobra, gdzie są te szczury? Cholera, jak to cuchnie. O. O. Okej. Okay. Ja pierdziusiam! Dobrze ostrzegł przed tym zadaniem. No faktycznie te szczurze mordy to już takie... no pierwszorzędne. No masę doświadczenia dostaniemy z tego zadania. Ja to lubić! Fajnie, tylko zapiszemy grę, żeby ewentualnie nie powtarzać tego całego przedsięwzięcia. Trzecia. O Jezu, jeszcze dwa takie. Nie, to nie jest zadanie na niski level, w takim razie. Zdecydowanie to nie jest zadanie na niski level. Jeszcze jedno gdzieś tu powinno być. Jest. No dobra, i to powinno chyba załatwić sprawę, bo płonie ich 5. Więcej nie widziałem już. Pogadamy z Willy. I przy okazji, bardzo dużo doświadczenia za to dostaliśmy, i przy okazji wyuczymy się u niego może trochę zręczności, jeżeli on, no nie wiem, ma takie umiejętności, żeby nam je przekazać oczywiście. Może jednak nie trzeba spisywać tak szybko was, młodych, na straty. Jak chcecie, to coś tam potraficie zdziałać. Bogowie, jak to śmierdziało! Do teraz czuję ten zapach. Jak ty tam wytrzymałeś w tych oparach? Nie bardzo miałem czas o tym myśleć, gdy rzuciło się na mnie stado szczurów. Racja. Mówiłem, że to straszne gnidy. Trzymaj. Należy ci się solidny mieszek. A, dziękuję. Duży worek złota otrzymałeś. Ucz mnie przy okazji. Mam nadzieję, że nie... I to będzie zręczność plus 5. Świetnie. Zręczność plus 1 mógłbym sobie jeszcze wyuczyć. Chociaż... nie będę ci zawracał głowy. Mądrych. O, czekajcie, bo mamy tak, mamy 57 zręczności. Teoretycznie mógłbym sobie nawet teraz odjąć ten pierścień. Albo ile mam tych goblińskich jagód? Niby 11. Nie no, nie chcę ich marnować. Użycie ich teraz to będzie takie naprawdę słabe. Mam pierścień, który daje też plus 3 zręczności. Gdybym miał przy okazji amulet na przykład do zręczności, też było całkiem spoko. No dobra, myślę, że na razie to spokojnie sobie odpoczniemy do rana i pójdziemy na plażę. Tam jest też szansa, słuchajcie, że zdobędziemy dużo doświadczenia i może przy eksploracji całego tego regionu, tutaj jeszcze właśnie za tym obszarem, za farmą, zdobędziemy wystarczająco sztuk złota, żeby sztuk doświadczenia, żeby no, popchnąć do przodu. Tam jeszcze góry nie zbadałem chyba.
Nie wiem, czy widzieliście, ale jakim rykoszetem ta strzała poleciała. I trafiła w niego. Nie no, poważnie. Nie zapisałem gry oczywiście. Ja pierdzielę! Skąd się wziął w ogóle ten za moimi plecami? O matko, no dobra, wrócę za chwilę. No moi drodzy, jestem z powrotem, więc tak, otworzyliśmy też sobie woreczki ze złotem, 200 sztuk złota i 25 sztuk złota za wykonanie zadania. I z niepokojem zacząłem obserwować, że zaczyna nam troszeczkę doskwierać brak strzał. Więc mamy ich już tylko 91, więc trzeba będzie troszeczkę bliżej podchodzić przeciwników, żeby można było efektywniej wykorzystywać te łuki. Ten łuk. I jak tylko skończymy tutaj, prawdopodobnie wykonamy z lag kolejną porcję strzał. Mamy sporo tych lag. Strasznie irytujący wróg. Potworny. Nie, wręcz. Spamuje tymi atakami. Łatwiej się zdecydowanie się z nimi walczy przy użyciu broń białej. Stary, 7 zapiekanek farmerskich, to nawet ja bym nie wszamał. W sumie to nadal nie wiem, gdzie była ta... ten kolejny, który mnie powiedzmy zaatakował gdzieś tutaj, wiecie, w okolicy. Szczaw królewski. Pięknie. Ciemne grzyby od razu. Da się tutaj wejść? Nope. Dobra, pójdziemy sobie od tej strony. Ile mam tych strzał? 76. Muszę troszeczkę tak będziemy, słuchajcie, obserwować nasz stan kołczana. Kołczanie. Co tam dalej jest? O, oh, hello! Czy powiem szczerze, że nadal czasami jest taki totalny bullshit, jeżeli idzie o trafianie. Wiecie, no 60 parę procent to też nie jest 100%. Przy 100% prawdopodobnie będziemy zawsze trafiać. A na razie no to muszę sobie poradzić z tym, co mam. Smoczy korzeń, pięknie. Ziele, ciemne grzyby, wszystko pozbieramy. Ciemne grzyby są przydatne, wbrew pozorom. Jest ich dużo mniej niż w klasycznym gotiku. Lodowa strzała, przyda się. Mały kołczan strzał jak najbardziej, bo to jest 10 strzał. Święty wstrząs tak samo, zaraz go sobie otworzymy. Proszę mi tu podać, jeszcze sierp mamy. W ogóle gość został zamordowany, zwłoki, ocet. O, od tu chyba nie mieliśmy. Przepis znamy, leśna jagoda, polna jagoda. Jak gdyby to jeszcze były gobliny jagody, jakbyś tak pozbierał wszystkie, to o, to dopiero by było ciekawie. Dobra, pytanie teraz za 100 punktów, słuchajcie, gdzie był ten korzeń? Tam przed nami, no? On jest tak ukryty, że go normalnie tutaj jawnie nie widać. Dopiero przy telekinezie. I znowu safe. Hmm.
Przepraszam za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem, moi drodzy. Przepraszam za mały przeskok, jeszcze telefon mi później dzwonił. I przy okazji wracamy do rady. Więc tak, z tej strony wyczyszczone, pulna i łódka. Palcie liżeć. Idziemy na plażę. Ja przy okazji, otworzyłem ten kołczan, który znalazłem? Boże, ten ekwipunek robi się przepasny. Nie. Więc 60, słuchajcie, 8 strzał. Musi to starczyć. Zawsze można wykupić wszystkie bełty, które będą mieli. Tylko handlarze już tak trochę, wiecie, nie odnawiają swoich zasobów. Resztek. Mnóstwo ryb. Dobra, nadwątlone nasze zapasy sobie dzięki temu uzupełnimy. Kim ty jesteś, dobry człowieku? Przewoźnik, o proszę. Czy ja jestem z przewoźnikiem? W zasadzie nie, bo... Ciekaw jestem, czy byłby też sens na przykład opłynięcia, słuchajcie, całej tej wyspy. Czy coś się znajduje na przykład, nie wiem, tutaj pomiędzy tymi plażami? Zapewne nie. Ale zawsze gdzieś tam jakaś ciekawość mogłaby zżerać człowieka. Kraba nie zabije. Krab to po prostu jest morderca w tej grze. Żeby spróbować. No to zapis gry byłby wymagany. O, jak ciemno zrobiło. W życiu. No da się, ale długie to będzie jak cholera. Jeszcze dłuższa walka niż z niedźwiedziem. Chociaż taka wymiana ciosów w sumie, jeden za jeden. Jakbym miał jakiś topór dwuręczny, to szłoby zdecydowanie szybciej. Okej. Okay. Ale zna się go zabić w takim razie już, słuchajcie, za pomocą siły własnych rąk. Strzała mi się zupełnie nie opyla. To jest jakaś kobieta. Zwłoki wraski. Wyrzuciło cię aż tak daleko. Czekaj. A wraska to nie była przynajmniej ta, która miała tą skrzynię skradzioną? A może to świecenia? Premia do punktów trafień i many. Dobra rzecz. I zniszczona drewniana skrzyneczka. Pamiętam, że szukałem jej na statku. Wyglądało, jakby w środku coś się świeciło. Interesujące. Znaczy, czy wyrzuciło ją aż tak daleko? No tak naprawdę to my byliśmy pierwotnie za tą skałą. Zostali wywaleni. Okej, okay. Zobaczmy ten amulet. Co ja aktualnie noszę przy sobie na szyi? Chyba coś, co daje mi odporności. No właśnie, przez ostrzałami obuchami. A mogę sobie założyć teraz 30 punktów trafień i 10 many. No to by było ciekawe, więc to zdejmiemy, to założymy. Mam pierścień oświecenia, amulet oświecenia.
Czyli to jest jakby cały set oświecenia? Dobry zestaw, jednym słowem. No co, i pas oświecenia jeszcze pewnie by był? Sprawdźmy tą skrzyneczkę. Ciężki sztylet otrzymałeś. Ciężki sztylet. Nie ma go w broni. Nie, coś tu jest. Obrażenia sieczne, wymagana siła 25, penetracja pancerza plus 5 za walk broni jednoręczną 5 punktów, penetracja jednoręczna. Słuchajcie, fajne. Jak na takie bazowe uzbrojenie, całkiem, całkiem. Jeszcze jeden krab? Na poważnie? Nie było go tutaj, zrespili go. Trochę się podleczę w takim razie. Wykonamy kolejną egzekucję na skorupiaku. Chyba, że. Może ten ciężki sztylet posiada jeszcze, słuchajcie, jakąś penetrację pancerza. Premię do walki broni jednoręczną 5. Ale nie mamy siły. Może tak czy siak. I sejwik. Przede wszystkim dłuższa broń robi tutaj robotę. Jego najlepiej atakować z takiego jakby, nie wiem, blisko średniego dystansu broni siecznej, bo wtedy jest szansa na to, że się cofnie przy naszym ataku. O właśnie, tak jak teraz. Można to powtarzać na niższym poziomie i ograniczy się co prawda wtedy jego możliwości kontrataku. Jednak i tak walka z nim to jest dość... To nie jest prosta zabawa. Dobra, sprawdźmy sobie dodatkowo teraz, moi drodzy, lasek za farmą. Czyli to jest lasek, który de facto jest za tym wzgórzem. To by było ostatnie miejsce, które jeszcze podlega jakiejkolwiek eksploracji, i ten lasek przy głównym mieście, zanim do głównego miasta faktycznie wejdziemy. Tylko tam trzeba będzie zapłacić myto za przejście. Ale znaleźliśmy naszą, słuchajcie, kompankę. Co prawda już lekko podgniłą, jednak nadal żywą. Znaczy nie żywą już. Ale chyba questy wykonaliśmy tutaj wszystkie. No, też pytanie jest, czy lasek, który jest tutaj za farmą, to w ogóle jest lasek, który podlega eksploracji. Bo jeżeli to będzie coś ciężkiego, no wiecie, to może być bardzo ciężko strawne. Ewentualnie można by się udać jeszcze do Wilczego Leża, żeby zakupić nowe strzały. Nie wiem, czy mi wystarczy strzał na eksplorowanie tego miejsca. Tu niby jest obszar... A pamiętam, my tutaj wchodziliśmy i część stworów zaczęliśmy zabijać. Ale się cofnąłem. Tam czarne gobliny były. No pamiętam, dobra. Im więcej lak, tym w tym momencie lepiej. Szkoda, że nie mają warsztatu na tej farmie. Nic tu nie ma. Leśny ścierwoja, czarny wilk. Zacznijmy od czarnego wilka.
A przy okazji, leśna jagoda. Tam na dole może? Inne ptaki tutaj, słuchajcie, grają. Nie słyszałem do tej pory tego dźwięku. Słuchajcie, dobrze, że czarne wilki przynajmniej nie łażą z wargami. Tak na zasadzie, że wiecie, takim jakby psem alfa byłby warg. Ale widzę stary kościół. A tam szkielet wojownik i dziękujemy na tym. Kończymy naszą przygodę z eksplorowaniem tego miejsca. Chyba, że magią się go uda jakoś pokonać. Też nie, podejdźmy zbyt blisko, żeby ich nie spulować. Pytanie. To jest ścieżka, która prawdopodobnie będzie prowadziła do Vorthol. Monitorujemy też strzały cały czas. 48 sztuk. Jeszcze jest okej. Okay. No to co, sprawdzam tutaj górę. Kurde, można by próbować. Niby... Czekajcie, ile mam zaklęć ofensywnych? O, na jednego szkieleta prawdopodobnie by starczyło. Tylko, że tak, to zadaje 40 punktów obrażeń. To jest bardzo mało. Sobie zdejmiemy. W sumie tą lancę mogę sobie założyć. Panie Święty Wstrząs. Zaklęcie elektryczne obszarowe. Obszarowe? Interesujące. Chyba, że przyzwanie wilka, bo przyzwanie niedźwiedzia. Kurde, tylko przyzwanie niedźwiedzia. Szkielety były OP. Wow, jak to fajnie wygląda. Co tam na dole w ogóle jest? Co to jest? A są węże morskie. Jakie fajne. Ale czad. Dobra, zanim pójdziemy na górę, oczywiście save. Już słyszę szkielety. Bez jakiejś dobrej broni obuchowej. Przeklęty golem. Słuchajcie, wygląda to zajebiście. Ale sądzę, że jestem za słaby na to. Mógłby się przemienić w chrząszcza, co prawda, i spróbować tam pójść. To byłoby takie hardkorowe trochę zbadanie obszaru, wiecie, taki wywiad. Ale może nie będę sobie spoilerować do końca. Teraz zobaczmy, czy będziemy w stanie zabić natomiast... A bo golema to da się sieknąć tym młotkiem jak najbardziej. O właśnie, męża morskiego spróbujemy zabić. Wow! Okej. Okay. No dobra, ale gdybym spróbował cię po prostu tak ciapnąć. Absolutnie nie. Dużo strzał, dużo cierpliwości, bardzo proszę. 200 strzał co najmniej. Albo zmniejszenie potwora. No piękny się jesteś, piękny. Pełzniesz do mnie, nie? Zastanawiam się, co ty masz? To jest tu ryba. O. Nie da się ciebie stąd jakoś wydobyć?
Wiecie, chodzi mi o to, żeby... Kurde. Bardzo chciałbym spróbować zgarnąć to, co ma ten koleś tam może przy sobie. Jak to za daleko? No idealnie, gdzie co tu jest? To jest księga. Dobra, tu jest księga, ale tę księgę ciężko będzie zebrać. Jednym słowem. Drugie podejście. Zawsze mogę uciekać w morze. Jest szansa, że wąż morski nie umie pływać. Nie rybę! Dobra, nieważne. Jezu, to umie pływać! Okej. Okay. Może podróżuję, słuchajcie, wolniej. Nie! Już miałem, już to miałem! Nie, dobra, odpuszczę to sobie. Kurde, jakaś tu księga jest, ale... Ej, a mogę uśpić tego gada? Chyba, że magią... Nie, no magią to ja mu nic nie zrobię. Dobra, mam pewien plan. Kurwa! Wszystko, tylko nie to. Okej, okay, teraz chodu. Tam był jeszcze skórzany mieszek, naprawdę gro. Ale mamy księgę, słuchajcie. Księga wygłos... Jest księga! To się liczy. Nie, to jest ziele lecznicze. Ewentualnie można by jakąś długą bronią go tutaj próbować siekać. Dobra, co ja zdobyłem? Jest. Przemoczony dziennik. To cud, że większość słów jest nadal czytelna. Aleluja. 250 doświadczenie. Wpis pierwszy. Wypłynęliśmy z portu z opóźnieniem. Mówią, że wiatr nie jest wystarczająco silny. Mój kolega z oddziału Detlef, słyszał, jak dowódca floty admirał Ansker chciał... Musiał kilku buntowników. Nie rozumiem. Przydzielono mnie do marynarzy Dumy Martyny. Prawdę mówiąc, statek z opowieści wydawał mi się o wiele większy. Gdy wypływam, kilku ludzi pośpiesznie kończy prace renowacyjne tylnego masztu. Mam nadzieję, że lekkim kołysaniem nie złamie się jak patyk. Wpis drugi i łyczek. Minęły 3 dni, odkąd wyruszyliśmy z Vanguardu. Dopiero dzisiaj mieliśmy pierwszy apel porucznika Marion. Typowa gadka. Nie znam faceta, którym ktoś tam z tłumu bąknął, że ponoć zasłużył się czymś w bitwie o Warant. Może i tak było, ale co dowódca armii lądowej może wiedzieć o walce na morzu? Admiralicji do reszty się w dupach poprzewracało. Wpis trzeci. Wczoraj straciliśmy 2 z naszych fregat. Podobno rozbiły się o skały niedaleko Korinis. Porucznik twierdzi, że to przez tę cholerną mgłę, która się ni stąd, ni zowąd... ale ludzie mówią głośno o błędzie admirała i o orkach. Gdzieś tam na wschodzie są te zielone bydlaki, a my mamy w kleszcze. Coś tutaj nie po polskiemu jest. Niech no tylko wychylną gęby z tego mleka, a przywitamy ich po myrtańsku. Ogniem dział. No dobra, tak naprawdę to tylko wpis fabularny tutaj nas czekał. Eksplorujemy, moi drodzy, dalej. Chyląc się już ku końcowi odcinka. No i nie wiem, no w sumie to można by spróbować zabić tego, ten szkielet. Zobaczymy, ile przede wszystkim ja mu obrażeń zadaję za pomocą... Słuchajcie, szkielet wojowni mnie by interesował do zabicia. Jest to... Tak.
A ile mu zadaje łukiem? No coś tu mu zrobię, ale... On mi robi więcej. Zdecydowanie... Znaczy tak, da się... Trzy lodowe lance położą szkielet. Ale musiałbym walczyć z nimi pojedynczo. I mieć bardzo dużo tych zwoi. A many mamy mało. Więc ile mam many w ogóle teraz? Mam 30 many, więc jestem w stanie użyć 3 lanc. Więc jestem w stanie zabić powiedzmy takiego gnoja. No, ale zombie są dostatecznie dodatkową przeszkodą, która tutaj jeszcze się pałęta. Że bardzo nie można odzyskiwać, słuchajcie, strzał z... Jezu, jak te ptaki są głośne. Jeszcze minimalnie... Kurde, efekty i mowa. No dobra, nie, musi wytrzymać te ptaszyska. Ile strzał? Mało. 16 już tylko. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Więcej goblinów widzę. Jak miło. No to co? Zapis gry? Ile mi brakuje do kolejnego poziomu? Też mało. Są czarne gobliny. Tam jest warg. A tam nie wiem co. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. O, cieniostwór. Dobra, tego pana nie chcemy budzić. Tam są jeszcze dziki. Na dziki możemy się rzucić. Tylko z bliska, żeby nie marnować strzału. Właśnie chciałem nie marnować strzału, ale dobra. Jezu, strzały idą po prostu jak woda. Teraz mi wychodzi, słuchajcie, zabicie tego trolla nieszczęsnego. Może się okazywać, że to nie było do końca potrzebnym. Naszym wybrykiem. Co tam jest dalej? Niedźwiedź! O! A niedźwiedzia zabijemy klasycznie akurat. Ja pierdzielę! 60%! Naprawdę gro. Krab, krab. 3 kraby. Yes. Dużo tutaj będzie zabijania go. No dobra, moi drodzy. Mamy tutaj, tak, niedźwiedzia. 3 kraby, więc ja tu chyba jeszcze trochę posiedzę. To jest około 1000 doświadczenia, więc warto byłoby to zebrać. Natomiast w tym momencie ja wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym prawdopodobnie już tutaj wyczyszczę tę lokację samemu. Chodzi mi oczywiście o te 3 stwory. A wrócę do was już po ich zabiciu, żebyście nie musieli tracić czasu na oglądanie tego. Więc do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite i zapraszam do Instant Gaming, znanego sponsora naszego kanału. Hej, papa!
Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.